Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym wziąć na warsztat kolejny z bardzo popularnych ostatnio Netflixowych seriali. Jest znowu na fali, jest sporo, nie wiem, reklam, banerów nawet po mieście, bo wrócił z drugim sezonem. Jest to serial Sex Education. Niby serial skierowany tak typowo pod młodzież, chociaż jakoś zdarzyło się tak, że w zeszłym roku obejrzałem pierwszy sezon. Drugiego jeszcze nie widziałem, dopiero zacząłem oglądać pierwszy odcinek. Ale myślę, że jest to ciekawy serial i można z niego wyciągnąć dużo interesujących przemyśleń. Z jednej strony wydaje się dość oczywiste, o czym on jest, no jest o problemach związanych z seksem, seksualnością nastolatków, osób chodzących do liceum, ale myślę, że po zagłębieniu się, ja przynajmniej takie miałem wrażenie po obejrzeniu całego pierwszego sezonu, że dotyka on bardzo fajnej sprawy, przede wszystkim relacji pomiędzy rodzicami, a ich dziećmi i tego, jak te relacje wpływają właśnie na naszą seksualność. Jeśli jesteście ciekawi, jakie mam przemyślenia, jakie tu modele można odszukać, to zapraszam Was do oglądania. Good morning, Mordale. Today we shall be hearing from a sexual health expert. I'm here to start an open conversation about S-E-X. Zanim przejdziemy do tematu, jeszcze chciałem z małych newsów ogłosić, że odpaliłem ostatnio stronę absurdalny.com. Ma to działać trochę w formie takiego mojego bloga. Opublikowałem tam już m.in. dwa rozdziały powieści, nad którą teraz pracuję. Powieści pod tytułem Ból. Pierwszy rozdział można przeczytać, jest absolutnie dostępny dla wszystkich. Drugi dla patronów kanału Człowiek Absurdalny. Jeśli jesteście zainteresowani między innymi tym, ale też innymi moimi artykułami, dziełami, nad którymi pracuję, krótszymi, dłuższymi, to serdecznie zapraszam. Zapraszam na stronę, zapraszam do wspierania kanału. Można wszystko znaleźć w opisie odcinka. Zobaczcie, może coś interesującego dla Was. Zachęcam serdecznie. No dobrze, a teraz trochę o psychologii serialu Sex Education i o tym wątku, który mnie osobiście najbardziej zainteresował, czyli wątku tego, jak nasze relacje z rodzicami, jak nasi rodzice wpływają, jak kształtują naszą seksualność, nasze życie seksualne, nasze podejście do seksu później w młodzieńczym, w dorosłym życiu. Oczywiście jest to wątek, no tutaj już Freud, twórca psychoanalizy i generalnie ten nurt psychoanalityczny dość mocno się w nim lubował, chociaż uważam, że sporo tutaj było, przynajmniej w tym, co czytałem, czy z dzieł Freuda, czy innych psychoanalityków, sporo jest tutaj takich trochę nadinterpretacji i myślę, że fałszywych uliczek. Niemniej coś w tym absolutnie jest. Myślę, że nawet nie trzeba kopać tak głęboko. Fajny tutaj nieraz przeze mnie przytaczany też szwajcarski, współczesny filozof, youtuber, prowadzi fajny kanał School of Life. On dużo na przykład miejsca poświęca wątkowi takiemu, jakim jest to, że w naszym dorosłym życiu, kiedy wchodzimy w związki, również jakby tutaj, kiedy nasza seksualność zaczyna reagować z drugim człowiekiem, bardzo często odtwarzamy, kopiujemy pewne style przywiązania z dzieciństwa, kopiujemy pewne relacje z dzieciństwa, emocje, które wtedy odczuwaliśmy lub też emocje, których nam brakowało. I myślę, że to jest też taki ciekawy kierunek, jak przeanalizować sobie swoje życie, swoje relacje, również te relacje seksualne. Można tutaj odnaleźć sporo ciekawych wątków, sporo podobieństw. Ale przechodząc do takich prostszych, wręcz myślę, że nie trzeba bardzo głęboko kopać, żeby dostrzec pewne wzorce. Przypomina mi się taka anegdota, sytuacja znajomej, której synek, chłopak około 4 lat, zaczął pewnego dnia, przyłapała go na tym, że zaczął dotykać swoje części intymne, dotykać swojego członka, zaczął się nim bawić. No i jakby pierwsza reakcja, myślę, taka się wydaje oczywista, matki, no jest, no po pierwsze, robi to trochę przy innych, nie wstydzi się, więc nie wiem, zakazać, pilnować, żeby dziecko tego nie robiło. Fajnie, że ta moja znajoma od razu usiadła, poczytała na ten temat więcej, jak zareagować prawidłowo, co radzą eksperci, szczególnie, że no, dzieje się to w tak młodym wieku. Okazuje się, że przykładowo te takie zabawy, powiedzmy, że dla nas dorosłych nacechowane erotycznie, nie są niczym nadzwyczajnym nawet u tak małych dzieci. I to, co radzili eksperci w artykułach, do których trafiła, to
po pierwsze, absolutnie nie reagować jakimiś wielkimi emocjami, nie reagować zakazami, nie reagować stygmatyzowaniem tego zachowania, mówieniem i tłumaczeniem, jakie to ono jest, nie wiem, złe, straszne, niebezpieczne i tak dalej. Wręcz, żeby jakby nie budować wokół tego silnych emocji, jedynie wytłumaczyć, że słuchaj, dziecko, to jest prywatna sprawa, więc nie wiem, czy idź do sypialni, czy idź do łazienki, jeśli chcesz jakby podotykać się, bo tak naprawdę tutaj chodzi o odkrywanie swojego ciała dużo bardziej w tym wieku, wcale nie jeszcze o przeżywanie jakiejś specjalnej przyjemności, czy wielkie odkrywanie seksualności. I tak jak dosłownie podręcznikowo, tak jak w artykule było to opisane, okazało się, że chłopiec bardzo szybko stracił zainteresowanie, zupełnie o tym zapomniał, ale wystarczyło jakby nie robić z tego wielkiego halo i tak naprawdę takimi emocjami, takimi silnymi reakcjami nie wzmacniać w nim jakiejś takiej atmosfery czegoś zakazanego, czegoś tajemniczego, czegoś, z czym właśnie wiąże się cała jakaś taka skomplikowana psychiczna struktura. Zacząłem od tej anegdoty, bo podobnych wątków mam wrażenie, że w serialu jest właśnie dużo. Wprawdzie może nie dotyczą one małych dzieci, ale przykładowo główny bohater serialu, Otis, on tutaj ma problemy ze swoją seksualnością, ma duże problemy z rozmawianiem o niej, chociaż jakby tutaj zdradzając trochę z fabuły, rozmawia z innymi o ich problemach, ale ma wielki problem z rozmową o swoich. Nie może jakby osiągać satysfakcji seksualnej, nie może się masturbować, dotykać, ma jakby silny uraz na tym punkcie. I po pierwsze, żyje z matką, która jest seksuologiem, która cały czas jakby bardzo otwarcie epatuje tą swoją seksualnością, chce trochę na siłę rozmawiać o tym temacie cały czas, co z jednej strony sprawia, że on coraz bardziej, Otis, zamyka jakby tą sferę swojego życia w takiej trochę bańce jakby swojej prywatności, chce to ukryć, nie chce o tym rozmawiać ze światem, ale jest też, tutaj niestety spoiler, jest też pokazane, że wiąże się to mocno z historią tego, jak odszedł jego ojciec, który tutaj no, zdradzał matkę, dość mocno też jakby był w tej seksualności swojej zanurzony, otwarty w tych wątkach. No i teraz dziecko sobie skojarzyło, on jakby jedno z jego pierwszych wspomnień, kiedy matka przyłapuje ojca na zdradzie, skojarzył sobie, że właśnie seks jest czymś takim bardzo, bardzo złym, niebezpiecznym, potrafi zmienić, zniszczyć, rozwalić życie, rozwalić całą rodzinę, więc on jakby z taką podbudową niestety psychiczną, taką ilością ładunku emocjonalnego, negatywnych emocji, no jest do tej sfery swojej własnej seksualności bardzo mocno uprzedzony, bardzo mocno się jej obawia. Inny fajny wątek, wątek Adama. Adam jest takim przykładem łobuza. Łobuz to może za małe słowo, bo dość ma problemy z agresją, z przemocą, więc tu oczywiście sfera seksualna jakby to nie jest jedyna rzecz, na którą wpływa wychowanie naszych rodziców, ale też to wszystko się, myślę, że każdy z nas to odkrywa, jak to się wszystko łączy ze wszystkim, jak to jest mocno poprzeplatane. W każdym razie Adam żyje w rodzinie takiej bardzo konserwatywnej, z bardzo autorytarnym, dość brutalnym i emocjonalnie, i fizycznie ojcem. I jak się okazuje w toku serialu, znów uwaga, spoiler, jest też homoseksualistą i tutaj zaznaczam, że absolutnie nie uważam jakby nie badania, teorie nowoczesne, do których docierałem, wcale nie uważam, że homoseksualizm jest na przykład czymś, co nie wiem, przez błędy wychowawcze czy przez jakąś sytuację wychowawczą u nas się pojawia, to jest bardziej coś wrodzonego. Niemniej akurat u Adama, który ma te skłonności, to, że on to bardzo mocno wypiera, że ucieka przed tym, że popada właśnie w frustrację, agresję, napada osoby, jest agresywny wobec osób też właśnie o orientacji homoseksualnej, jest spowodowane właśnie tym, że żyjąc w takim domu, w takim środowisku, gdzie brakuje mu tej akceptacji, szczególnie właśnie autorytarnego ojca, on bardzo mocno znów tą swoją taką strefę seksualną, te swoje pragnienia mocno uciska, udaje trochę kogoś, kim nie jest. Na początku go poznajemy jako takiego macho, który oczywiście jest w heteroseksualnym związku, ale też ma problemy, nie potrafi dochodzić, ma problemy z utrzymaniem erekcji, więc jakby znów ta cała sfera jest u niego mocno przez ten kontakt z rodzicami, przez to, jak ta jego relacja wygląda, jest tym takim problematycznym obszarem takiego ucisku, oszukiwania samego siebie, wyparcia tego, co naprawdę, tego, czego naprawdę pragnie, tego, czego potrzebuje. No i stąd rodzi się między nimi jego agresja, jego frustracja. Inny, myślę, też interesujący wątek Jacksona, który jest takim
młodzieńcem perfekcyjnym, super się uczy, super trenuje, ma świetne wyniki w sporcie, jest bodajże przewodniczącym klasy, nie wiem, wszystkie dziewczyny w szkole chciałyby się z nim umawiać, ale też żyje, jakby, gdzie jest jakby ciekawe przełożenie wychowania na jego skłonności seksualne, na jego seksualność, żyje z rodzicami, którzy nakładają też na niego bardzo silną presję, na wyniki, na taki perfekcjonizm i w co jakby ucieka, jakby jakie widzimy jego zachowania od strony seksualnej, on jakby podejmuje się w zasadzie ryzykownych zachowań seksualnych, no tutaj znów spoiler, prawie zostaje ojcem przez tą swoją taką lekkomyślność, ale myślę, że to nie jest przypadek, że jest właśnie taki lekkomyślny w tych zachowaniach, wręcz celowo jego trochę, jego charakter, jego natura próbuje gdzieś uciekać w jakąś sferę, gdzie wszystko nie będzie kontrolowane, gdzie wszystko nie jest absolutnie uporządkowane, ustawione przez jego opiekunów. Też myślę, że ciekawy przykład, jak relacja przekłada się na sprawy łóżkowe. I na koniec jeszcze też w zasadzie można powiedzieć główna bohaterka, Maeve. Myślę, że tutaj też taka klasyka gatunku. Ona z kolei wychowuje się bez rodziców, bez rodziny. Ma w sobie taki, no można powiedzieć, głęboki uraz do tego, jak bliscy ją w życiu potraktowali. Więc z jednej strony jest super samodzielna, zachowuje się super dojrzale. Też teoretycznie jej seksualność jest bardzo otwarta, jakby żyje jak parę lat starsza osoba niż wszyscy jej rówieśnicy. Ale widać tutaj wyraźnie, że z jednej strony poszukuje tej, można powiedzieć, bliskości, ciepła, kontaktu fizycznego przede wszystkim z innymi ludźmi, bo jakby ta strefa emocjonalna jest dla niej niebezpieczna, kojarzy się z pewnym zagrożeniem, więc też jakby wiąże się w jakieś, wchodzi w relacje, ale zaraz z nich ucieka tak naprawdę, więc tutaj ten taki styl przywiązania, to poczucie zagrożenia i konflikt. Z jednej strony poszukuje tej bliskości i to się wyraża w sferze seksualnej, z drugiej strony ucieka od tej bliskości w sferze emocjonalnej, bo po prostu za bardzo boi zbudować się kolejną relację, za bardzo boi się poczuć, że na kimś jej zależy, co za chwilę się może znowu rozsypać, więc no myślę, że świetny przykład. No tutaj już może nie tyle relacji z rodzicami, co braku tej relacji z rodzicami, jak ona może wpływać na kształt życia również seksualnego. Skończę jeszcze może taką, lubię wrzucać czasem różne osobiste wątki, więc taką trochę osobistą też historią, doświadczeniem. Ja akurat wychowywałem się, no, mogę powiedzieć, w ultrakonserwatywnej katolickiej rodzinie. Tutaj przede wszystkim babcia, która mnie wychowywała, bardzo, bardzo mocno jakby tutaj ten taka religijna obudowa, no, wiemy, jak chrześcijaństwo, jak katolicyzm, jaki ma stosunek do seksu, do seksualności. Moim zdaniem dość opresyjny. I pamiętam, to mówię, to tak trochę pół żartem, pół serio, ale pamiętam, jak byłem stosunkowo naprawdę młodym człowiekiem i ładnych parę lat przed tym, jak stałem się osobą aktywną seksualnie, jak tutaj babcia wielokrotnie mi powtarzała, przestrzegała mnie, jaką straszną, grzeszną rzeczą jest właśnie seks, po prostu szatan siedzi w tym seksie, jak to potrafi opętać ludzi, opanować, że to jest taka przyjemność, że ludzie się w niej zatracają, grzeszą, po prostu zmieniają swoje życie i tak dalej. Co muszę przyznać, że tak słuchając przez naprawdę młode lata, jeszcze nie do końca rozumiejąc, o czym ta babcia do mnie mówi, mocno stworzyło to przynajmniej w mojej głowie taki obraz, że to jest bardzo interesująca sfera życia, coś naprawdę no, zakazanego niewątpliwie, ale no jakoś fantastycznie, niesamowicie przyjemnego, fascynującego i po prostu odmieniającego życie, jeżeli naprawdę z taką energią można kogoś przed tym przestrzegać i to potrafi tak wywracać życie drugiego człowieka do góry nogami, więc trochę żartuję, ale myślę, że coś w tej mojej głowie na pewno z tego wątku wychowawczego mojego osobiście zostało. Próbując jakoś spuentować ten dzisiejszy odcinek i to, że opowiedziałem, że serial, zapomniałem dodać, że uważam, że jest też, warto go obejrzeć, bo jest fantastyczny od strony wizualnej, bardzo fajnie operatorsko jest stworzony, zmontowany, super ujęcia, trochę się od pewnego czasu interesuje też taką warstwą techniczną tego, jak filmy są tworzone, więc uważam, że tutaj jest naprawdę kapitalna ta produkcja Netflixa. Niemniej jednak myślę, że poza tymi wątkami pokazującymi właśnie tą relację rodzic-dziecko, rodzic-wychowanek, jakby jak to kształtuje seksualność, to myślę, że należy pamiętać, że no, wszyscy rodzice są tak samo niedoskonałymi ludźmi jak my. My też
ja jestem akurat rodzicem, wielu z Was pewnie też będzie lub jest już rodzicami i też będziemy popełniać te błędy i też będziemy w jakiś sposób wpływali na również na życie seksualne naszych dzieci, co myślę, że może być dość przerażające, ale i o tym też moim zdaniem jest ten serial, że warto rozmawiać, że to jest ważna sfera po to, żeby rozmawiać, żeby szukać, żeby razem się dokształcać, uczyć w tym temacie, starać się coraz lepiej go rozumieć, bo jakieś takie chorobliwe wzorce, wypatrzenia, ryzykowne sytuacje, niebezpieczne dla naszego życia w tej sferze, która skądinąd moim zdaniem jest wspaniałym jakby darem dla naszego życia, jest bardzo ciekawym, ważnym obszarem dla każdego z nas, nasza seksualność, to kiedy żyjemy w tym kontakcie, kiedy rozmawiamy, kiedy możemy sobie wyjaśniać pewne rzeczy, tłumaczyć pewne błędy, jest dużo większa szansa, że razem, no, popełniając błędy, ale też pomożemy, czy nasi rodzice nam, czy my naszym dzieciom później, jakoś przejść zdrowo przez to nasze życie. I myślę, że trochę serial to pokazuje, że o seksualności można mówić niekoniecznie w sposób wulgarny, niekoniecznie w sposób stygmatyzujący, niekoniecznie taki techniczny, medyczny, może nie do końca dowcipny, ale z lekkim przymrużeniem oka w tym wszystkim. Myślę, że to jest fajna próba przynajmniej pokazania, że należy szukać tej komunikacji w tym obszarze również bardzo mocno. Ja jeszcze raz serdecznie Was zapraszam na stronę Absurdalne. Tak jak mówiłem, można tam przeczytać między innymi dwa rozdziały mojej powieści, ale też będę i cały czas dodaję tam kolejne treści. Jeden otwarty dla wszystkich. Zachęcam też do zostania patronami kanału Człowiek Absurdalny. To mi pomoże rozwijać i kanał, i rozwijać się jako autor, jako pisarz, o czym nie ukrywam, marzę, w którą stronę zmierzam. Więc kolejny, tutaj drugi rozdział i inne artykuły w strefie dla patronów na stronie dostępne dla patronów. W opisie odcinka więcej na ten temat. Pamiętajcie o subskrybowaniu. Zapraszam Was też na Facebook, Instagram Człowieka Absurdalnego. Tyle na dzisiaj. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Hej!